szokujące nagranie z Mieńska, Białoruś. Milicjant pobił protestującą. Jest nagranie. Białoruski portal tut.by opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak w czasie niedzielnego protestu milicjant z całej siły uderzył w twarz protestującą. Kobieta upadła na ziemię. Do incydentu doszło w niedzielę 14 sierpnia, podczas pokojowego protestu w mieście Żodzino. Wywiązała się słowna przepychanka między demonstrantami a milicjantami. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak milicjant uderza w twarz uczestniczkę manifestacji. Kobieta upada na ziemię. W jej obronie stanęli inni protestujący. Funkcjonariusz został zabrany przez kolegów do busa służb. Podczas niedzielnych protestów na Białorusi zatrzymano 774 osoby, z tego ponad 500 w Mińsku, poinformowało w komunikacie tamtejsze MSW. Z ogólnej liczby zatrzymanych 544 zatrzymano w aresztach, gdzie oczekują oni na procesy za udział w nielegalnych akcjach. Poniedziałek będzie kolejnym dniem procesów uczestników protestów. MSW podało, że w różnych miejscowościach odnotowano 28 akcji protestacyjnych, w których wzięły udział 22 tysięcy osób. Według niezależnych szacunków, pomimo brutalnych interwencji struktur siłowych, w stolicy znowu zgromadziło się w różnych miejscach ponad 100 tysięcy ludzi.